Witam wszystkich serdecznie w tym najcudowniejszym, najwspanialszym imieniu Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, moje serce jest trochę smutne dzisiaj. A z drugiej strony Jezus mi mówi, abyśmy się nie trwożyli. Kiedy jechałem tutaj na to zgromadzenie, akurat o godzinie 18 słuchałem dziennika i usłyszałem, że Ukraina jest w stanie wojny. Federacja Rosyjska wypowiedziała wojnę Ukrainie. Także moje serce się smuci z tego powodu, dlatego że wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze wiele serc na Ukrainie, na Krymie nie słyszało tej Ewangelii, którą my dzisiaj mamy możliwość słuchać. Że wiele istnień ludzkich dozna cierpienia, dozna głodu, gwałtu, ale też i śmierci. Jest to, myślę, naszym obowiązkiem jako wybranych Bożych dzieci, aby modlić się do Boga, aby błogosławił Ukrainę, a Federacji Rosyjskiej dał takie upamiętanie, że nie siłą. Ale z drugiej strony, gdybyśmy zobaczyli na Słowo Boże, które mówi Jezus takie słowa: nie mniemajcie, że przyniosłem pokój na tą ziemię, ale przyniosłem miecz. Kiedy zastanawiałem się, czym podzielić się dzisiaj, jakim słowem, które byłoby adekwatne do tego, co dzisiaj już słyszeliśmy w tym psalmie, który czytał tutaj brat, w tych pieśniach, które były takim potężnym świadectwem człowieka, który przeżywał życie bez Boga, a później z Bogiem. Kiedy przysłuchiwałem się słowom, które dzisiaj były zwiastowane przez brata Przemka, poruszały moje serce. Z tego względu, że spotykam na mojej drodze ludzi, którzy twierdzą, że wierzą, ale jednak nie potrafią uwierzyć Bożemu Słowu. Słowu, które kiedyś będzie nas osądzało. Pan Bóg mówi, że nie osądzał będzie nas On, ale Słowo, które nam pozostawił, sądzić nas będzie. I kiedy nieraz myślę, że taki przesyt Bożego Słowa mamy tutaj na naszym terenie, na naszej ziemi cieszyńskiej, to jednak tak mało jest tych, którzy składają świadectwo, że należą do Boga, że było im darowane skorzystać z tej cudownej Bożej łaski, która dopełniła się na krzyżu Golgoty. Modliłem się: Boże, chciałbym się podzielić słowem, które Ty uważasz za stosowne tu dzisiaj do tego zgromadzenia. I przyszło mi takie słowo z Ewangelii Jana z 4 rozdziału. Na pewno powiecie sobie: przecież to słowo już dawno znamy. Jest to słowo o Samarytance. Ktoś by pomyślał, może dziwne słowo. Ale zobaczmy na pewną rzecz. Ja nie muszę tego czytać. Ja zamknę oczy i będę to widział przed oczyma. To, o czym chcę mówić. Dlatego każdy malarz, szczególnie malarz czy rzeźbiarz, który chce wykonać jakieś dzieło, zamyka swoje oczy i on to widzi. On widzi i czuje, co w sercu, co w duszy mu gra. Jeśli jesteśmy w Chrystusie jako nowonarodzone Boże dzieci z wody i ducha, to dokładnie my wiemy, jaka ta sytuacja przy tej studni Jakubowej się rozegrała. To nie było podobieństwo. To był autentyk, kiedy to Pan Jezus przechodzi przez Samarię. Wiemy, że Żydzi nie obcowali z Samarytanami. Może nie byli w stanie wojny, ale była nienawiść pomiędzy nimi. A jednak Jezus Chrystus postanowił przejść przez Samarię. I tak się nieraz zastanawiałem,
Czyżby tylko, Panie, tam poszedłeś dla tej jednej niewiasty? Ci, którzy dzisiaj posługują Słowem Bożym, mówią, jak tam będzie parę osób, to to nie ma sensu, aby tam iść i zwiastować Boże Słowo. Jezus daje nam inny przykład. Pokazuje nam, że przychodzi ku studni Jakubowej po to, aby spotkać się z jedną samarytańską niewiastą. Ona była czymś ważnym dla Niego. Dla Niego każdy człowiek, za którego umierał, za którego przelewała się krew, jest czymś ważnym. Czy potrafimy to dzisiaj w naszym życiu doceniać? Za tą cudowną Bożą łaskę, która dotknęła Twojego i mojego życia? Zobaczmy, kiedy Samarytance opowiada jej życie, kiedy ona zbliżyła się do Jezusa, jej życie przestało mieć tajemnicę. Jezus obnażył ją, mówiąc jej, prawdę powiedziałeś. Jakże dzisiaj często człowiek przychodząc na wezwanie, aby oddać swoje życie Bogu, przychodzi tam z różnych pobudek, ale często nieszczerze. Często nieszczerze, często bez wiary. Nie chcę uwierzyć Słowu Bożemu, że może stać się nowym stworzeniem. Zobaczmy, ta niewiasta, kiedy usłyszała to, co Jezus miał jej do przekazania, kiedy obnażył jej życie, ona pobiegła, zostawiła te naczynia, które miała z sobą, a do których miała naczerpać wodę, ona to zostawiła. I pobiegła do miasteczka, w którym mieszkała. Ta niewiasta zaczęła opowiadać. Ona zaczęła mówić to, z kim się spotkała. Ona zaczęła mówić o tym, jak Jezus Chrystus objawił jej życie. Zobaczmy, że kiedy powróciła z powrotem, wielu z tych Samarytan, którym złożyła świadectwo, przyszło z nią. Pan Jezus użył tej jednej niewiasty po to, aby wiele innych osób przyszło do studni Jakubowej. Zobaczmy, kiedy zaczęli słuchać Jezusa, kiedy zaczęli słuchać Jego słowa, które im zwiastował, a zwiastował Go z mocą, Bożą mocą, to ci, którzy przyszli, a którzy byli pobudzeni przez świadectwo tej niewiasty, mówią coś takiego, jakże dziwne słowo, ale mówią już nie dzięki Twojemu świadectwu, ale dzięki słowom, które On głosi, Jezus, uwierzyliśmy. Czy to słowo powinno nas zniechęcać do składania świadectwa, kim jest dla mnie Bóg? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kim dla mnie jest Duch Święty? Czy to, że często tereny, na które wstępujemy, są jak ta Samaria, która jest nieprzyjazna dla nas? I często przeciwnik Boży przychodzi i mówi, Staszek, tam nie chodź. To nie ma sensu, abyś tam szedł. Czy często nie słyszymy takiego diabelskiego głosu, który mówi, tam nie chodź? Ale kiedy słyszymy Boży głos, kiedy dochodzi do nas Boży głos, to zastanawiamy się, czy Panie, aby to jest od Ciebie? Wiele razy w naszym życiu pojawił się głos, który mówi, idź tam na tą pustynną drogę, bo jedzie tam człowiek, który czyta Słowo Boże i nie rozumie Go. Mówię o Filipie, znamy przecież to. Jakże często my sami, nie tylko, że jesteśmy nieposłuszni na Boży zew, jakże często my sami, jako ci, którzy twierdzą, że są Bożymi dziećmi, a nimi są tylko ci, których Duch Boży prowadzi, jak czytamy Słowo Boże, nie potrafią
składać świadectwa. Dlatego, że często grzech, który pojawia się na progu naszego domu, jak czytaliśmy z Księgi Mojżeszowej, przeszkadza nam, abyśmy złożyli dobre świadectwo o Bogu. Bo często życie jest zaprzeczeniem tego, że należymy do Boga. Często życie nasze jest zaprzeczeniem tego, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Jakże często nie potrafimy korzystać z mocy Bożego Ducha i chcemy to czynić własnymi rękami. Nie pozwalamy Duchowi Bożemu, aby działał w pełni w nas. I mówimy, nic się nie dzieje. Tak, bo to chciałeś zrobić Ty. Jakże często ci, którzy wychodzą do przodu, aby oddać Bogu swoje życie, grzeszne życie, czy grzech, który pojawił się w ich życiu, sami nie wierzą w to, że może to zaistnieć. Brak wiary. Zobaczmy, czy diabeł nie wierzy. Zobaczmy, czy demony nie znają Boga. Kiedy Jezus, przechodząc po różnych miastach czy wioskach, często spotykał ludzi, którzy mówili do Niego, dlaczego nas dręczysz? Dlaczego nas prześladujesz przedwcześnie? Kto to mówił? Czy nie mówiły to demony, które znały Jezusa? Jakże często wielu wierzących dzisiaj wokół nas, których spotykamy, którzy twierdzą, że są Bożymi dziećmi, nie znają Jezusa. Blokują w swoim życiu działanie duchowe, działanie Bożego Ducha. I nic nie wydarza się. Bo to nie my uzdrawiamy. To nie my wypędzamy demony. To Duch Boży. A nas potrzebuje do tego, tak jak tutaj brat wspomniał, że jest pomocnikiem naszym. Dlaczego my sami walczymy z grzechem, a nie pozwolimy na to, aby Duch Boży to załatwił? Poddajmy się Bogu. Poddajmy się w 100%. A zobaczymy, jak życie nasze będzie się zmieniało. Że kiedy będziemy widzieć ludzi, którzy wokół nas giną, którzy odchodzą, nie poznawszy Boga, kiedy wtedy nasze serce będzie płakać, wtedy będziemy smucić się, bo wiemy, dokąd zostali zabrani. Kiedy wczoraj dostałem wiadomość, kiedy akurat miałem taką wspaniałą uroczystość chrztu, chrzciłem pewnego człowieka świadomym chrztem, w tym momencie dostałem wiadomość, że mój przyjaciel, niespełna 40-letni człowiek, położył się wieczorem i rano już nie wstał. Kiedy matka jego przyszła do jego pokoju, bo widziała, że nie wstaje, on już nie żył. A tak wiele razy słyszał Słowo Boże. Tak wiele razy słyszał i był na spotkaniach różnych ewangelizacyjnych. Ale uważał, że jeszcze jest młody. Jeszcze chciał zakosztować tego świata. Ale przecież Pan Bóg nie obiecuje nam starości. Ja tego nie czytam. Że Pan Bóg obiecuje nam starość. Ale mówi dziś. Tak jak brat Przemek tutaj wspominał. Dziś, przyjacielu drogi, przyjaciółko, bracie i siostro, jeśli dziś słyszysz ten głos, który mówi do ciebie, musisz z tym zrobić porządek, to go zrób. Nie wychodź z tego miejsca, tak jak i przyszedłeś. Nie warto, bo nie mamy żadnej gwarancji, że dojdziemy do naszych domów, że na nowo spotkamy naszych ukochanych. Nie mamy żadnej pewności. Ale jeśli dziś pojednamy się z Bogiem, to mamy tą gwarancję, że kiedyś spotkamy się razem tam u niebie z bram. Jak mówi jedna z pieśni, cudowna pieśń, ale też pieśń, którą kiedyś bardzo lubiłem śpiewać, która jest takim świadectwem, która mówi o Jezusie, że On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg i uczył kochać i przebaczać.
Jakże dzisiaj, bracia i siostry, brakuje nam przebaczenia. Jakże dzisiaj nie potrafimy przebaczać. Nasze serca zostały jakieś zatwardzone. Mówię globalnie. To jest prawda. Czasem mówimy, przebaczyłem, ale nie potrafimy zapomnieć. A przecież zdążamy do tej cudownej, niebiańskiej ojczyzny, gdzie nie będzie płaczu, nie będzie żadnej choroby, nie będzie narzekania. Ale Pan Bóg będzie pośród nas. Życzę wam tego z całego serca. Niech was Panie Jezus Chrystus błogosławi. Ale też Słowo Boże mówi jeszcze jedną rzecz. Muszę powiedzieć. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko bratu, przeciwko siostrze, to nie wmawiaj sobie w swoim sercu, pojedziesz do domu samochodem i tam przed Bogiem staniesz, czy pójdziesz do kąta i powiesz, Boże, wybacz mi, bo ja zgrzeszyłem przeciwko bratu Alfredowi. Nie, Słowo Boże mówi, wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko bratu, idź do niego. Jeśli zgrzeszyłeś przeciwko siostrze, idź do niej i proś o wybaczenie. A wtedy będziesz miał odpuszczoną winę. Amen.